Autobusy jeżdżą na skróty. Szybciej jest, że przejeżdża przez środek. Za małe dla autobusów, tak jest. Dla rowerzystów bardzo dobre. Osiemnastometrowym autobusem się pan zawinie na tym rondzie? Nie ma szans. Nigdy nie zdarzyło się, żeby kierowca, który przejeżdża przez takie rondo i przejeżdża środkiem tego ronda, otrzymał za to mandat od policji. Na skrzyżowaniu ulicy Wojszyckiej i Ołtaszyńskiej zarządzający ruchem przewidział rondo zamiast klasycznego skrzyżowania. To przede wszystkim uspokaja ruch, poprawia bezpieczeństwo przejazdu, umożliwia przejazd autobusów i innych dużych pojazdów, bo jest tak zaprojektowane, że środkowa wyspa umożliwia przejazd na wprost przez to skrzyżowanie. Kierowcy komunikacji miejskiej nie mają się czego obawiać, nie będziemy karać ich mandatami karnymi w takich przypadkach, ponieważ infrastruktura drogowa mini rond zezwala na przejazd i skorzystanie z wyspy przez samochody ciężarowe i autobusy. Natomiast jeżeli mówimy o kierujących innymi pojazdami, powinni oni stosować się do znaku C12, czyli poruszać się dookoła wyspy zgodnie z kierunkiem wskazującym na znak. Radio Wrocław. Najlepsze w 2017 roku.